Witajcie moi drodzy, tu Nazar Tarot Ibrahimow, wasz tarocista Jasnowic. Kochani, po raz kolejny potwierdziła się moja wizja. Tym razem z 22 września 2020, która jest w filmiku Przyszłość PiS, co z Ziobrą, co z Polską, przyszłość polityczna Polski, tarot i wizje Jasnowidza. To mój filmik z 22 września. Ja tam mówiłem o tym, że pan prezydent Andrzej Duda będzie zignorowany, że co będzie na linii między prezydentem a Kaczyńskim, co będzie na linii między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Wskazywałem. Posłuchajcie, powiedziałem coś takiego. Rozwiązania Sejmu w tym roku pan prezydent Andrzej Duda. Cierpliwie czeka. Jeszcze nie doszły do końca do niego informacje. Ale ma już te informacje, tylko czeka na ostateczną decyzję, tak. Też mu przedstawiono dwie drogi, bo dwójka była, kto mówi, dwóch drogach. Te dwie możliwości. On już o tym wie. To było z nim skonsultowane. Ale co on o tym wszystkim myśli? Co o tym wszystkim myśli Pałac Prezydencki? Co o tym wszystkim myśli Pałac Prezydencki? Będziesz trzecią ofertą przed Pałac Prezydencki. Ale ta oferta nie będzie akceptowalna dla Jarosława Kaczyńskiego. A ta oferta od prezydenta nie będzie akceptowalna dla Jarosława Kaczyńskiego. Zaraz przejdziemy później do odsłuchania dalej. Ukazały się, słuchajcie, i w Wirtualnej Polsce, na Onecie, Interia.pl i tak dalej, na TVN-ie, Polsacie. Takie informacje, że rekonstrukcja rządu przełożona, spięcie na linii Pałac Prezydencki PiS, to czytamy choćby na Wirtualnej Polsce. Spięcie na linii Pałac Prezydencki PiS. Współpracownicy Andrzeja Dudy są zirytowani wypowiedziami kluczowych polityków Zjednoczonej Prawicy bliskich Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przedstawiciele partii rządzącej, zdaniem ludzi prezydenta, zignorowali. Ja nawet użyłem tego słowa. Zignorowali głowę państwa. Poszło o rekonstrukcję rządu. Czytamy w artykule. Krzysiek Sobolewski, Michał Dworczyk posunęli się za daleko w ostatnich wypowiedziach medialnych, słyszymy od naszego źródła z Kancelarii Prezydenta. O jakie wypowiedzi chodzi? Między innymi o te. Przy całym szacunku do prezydenta, ale pan prezes Kaczyński nie potrzebuje... Prezes Kaczyński, zwykły poseł, nie potrzebuje konsultować takich spraw z panem prezydentem. I tutaj mogę w takich kwestiach jak powoływanie wicepremierów czy ministrów odesłać do konstytucji. Słowa te padły z ust Krzysztofa Sobolewskiego, bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS w ten sposób w Radiu Plus odpowiedział rzecznikowi Andrzejowi Dudy, Błażejowi Spychalskiemu, który stwierdził, że prezydent nie był konsultowany w sprawie zmian w rządzie i ewentualnego powierzenia Jarosławowi Kaczyńskiemu teki wicepremiera. Chociaż jest to w pełni propozycja akceptowana przez prezydenta. Ale Sobolewski twierdził inaczej, że prezydent w tej sprawie nie był wcale proszony o wyrażenie swojej opinii. Przewodniczący Sobolewski dodał oliwy do ognia, ostentacyjnie musiał potwierdzić, że Kaczyński i Dudą wcale nie mają obowiązku o takich kwestiach dyskutować, to nie było w porządku, mówi rozmówca z Pałacu Prezydenckiego i tak dalej. Tam w kropce nad i też u pani Moniki Olejnik ludzie z Wirtualnej Polski na to się powołują. Ja o tym mówiłem i nawet sam użyłem tego słowa o zignorowaniu prezydenta. Słuchajmy dalej. A ja mówiłem o tym 22 września. Dałem wam filmik, nagrałem go chyba 21. A 22 go wgrałem z telefonu na laptop. A teraz 28, 29 września o tym mówią. I to nawet używają tego samego słowa, co ja. Taką linię czasową szczytałem. Słuchajmy dalej, co ja powiedziałem. No, ta oferta niestety nie będzie akceptowalna dla Jarosława Kaczyńskiego. Jakby można powiedzieć, że prezydent będzie podnosił swój głos i będzie chciał jakby i z propozycją, żeby jednak czegoś nie zakończać, a tutaj będzie jakby taki oportunizm.
Myślę, że w rządzie jest już taka apatia, takie zniechęcenie. Że oni nie podejmą dialogu z prezydentem na temat jego propozycji. No, to się wszystko potwierdza. Nie mówię tego, nie przedstawiam kolejnej tam wizji, która się sprawdziła po to, żeby się chwalić. Chociaż to też, bo jestem zwykłym człowiekiem, jak każdy lubię być chwalony i lubię się chwalić, ale przede wszystkim czynię to dla tych, którzy nie znają mnie, a wejdą na ten kanał, którego jednym z celów jest przygotowanie was na wojnę, na najtrudniejsze czasy, które czekają ojczyznę i na najtrudniejsze czasy, które czekają Polskę i Europę. Jeżeli ktoś usłyszy, że no potwierdza się kolejna i tak dalej, a mówię nawet użyto takiego samego słowa co ja, taka osoba jakby będzie ufać i widząc, że ja się przygotowuję, że ja mówię o wojnie, że trzeba być przygotowanym, kupiłem to i to, to ci ludzie zaczną to samo robić. I więcej Polaków ocaleje, a to mi przecież o to chodzi. Żeby w końcu ten naród, który będzie zaatakowany, żeby umiał się bronić. I druga kwestia, którą chcę poruszyć. Pisze do mnie niesamowicie mądry człowiek, pan Rafał. Nazwiska już nie pamiętam, lub pseudonimu, którym się posługuje na YouTubie. Nie pamiętam. Pan Rafał, który pisze do mnie o geopolityce. Ja bardzo serdecznie panu za to dziękuję. Mądrze pan pisze. Tylko jest taka różnica. Pan pisze to jako teoretyk. A ja jestem ze wschodu. Znam ludzi wschodu. I wiem, jakie jest myślenie i co tak naprawdę się dzieje. Bo ja nie siedzę z dupą w Polsce, tylko mam tam rodzinę i albo lecę tam, albo jadę. Ja widzę, co się dzieje, jakie zachodzą przemiany mentalne ludzi. Jeżeli ktoś na przykład ocenia postawę Ukraińców wobec Rosji tylko opierając się o to, co mówią ludzie z Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, to źle robi. Dlatego, że to wyjechała tylko garstka Ukraińców. To nie takie miliony, jak my myślimy z Polski, które wyjechały. To jest wyjechała garstka. A większe gro Ukraińców zostało na terenie swojej ojczyzny, na terenie Ukrainy. Wpływy rosyjskie są tak wielkie i tak poparcie duże jest dla Rosji, pomimo tego, że Ukraina została przez Rosję zaatakowana, że to może nawet dziwić. I tego nie ujmują geopolitycy. Ja powiem tak, Rosja wcale nie musiała atakować Ukrainy. Naprawdę. Wystarczyło utrzymać swojego prezydenta Janukowycza lub na jego miejsce, jeżeli był już nielubiany, wprowadzić jakiegoś innego, opłacić jego kampanię i w ten sposób kupić jego, mieć haki na niego, bo Rosja lubi mieć haki. I szantażować go tymi hakami, na przykład podesłać mu, słuchajcie, ja wam powiem, podesłać mu na przykład jakiegoś chłopczyka, żeby porobić zdjęcia, szantażować go, że upubliczni się i prezydent jest w garści. To jest polityk. Do mnie przyjeżdżają różni ludzie. Jakbyście nieraz posłuchali, o co oni pytają, to byście powiedzieli tak, to my niewiele wiemy o tym, co się w Polsce tak naprawdę dzieje. I pan Krzysztof Jackowski mógłby bardzo dużo opowiedzieć, bo jest to człowiek salonów. Ceniony. Jakby on tak się otworzył i opowiedział, to mógłby nam po prostu wszystkim, jak to się mówi, kopara opadła. I też moje historie. Geopolityka to ludzie. To nie tylko teoria, że tak powinno być. To jedna sprawa. Wystarczyło trzymać w garści państwo ukraińskie, wprowadzając swoich ludzi do parlamentu, premiera mieć swojego, polityków wpływowych i tak dalej, mieć haki na nich. A to Rosja lubi. Też proszę się nie łudzić, że ten aktor, który został teraz prezydentem, że on jest taki prozachodni tylko dlatego, że ściskał ręce zachodnich polityków. A powiem czemu tak myślę. Ja dałem filmik.
16 sierpnia 2020 wizja jasnowidza na temat Białorusi przepowiednia o Swietłana Cichanouska i Aleksander Łukaszenko. Widziałem ludzi i widziałem, jak to się wokół Swietłany Cichanouskiej. I widziałem, jak to się odbywały rozmowy. I to też potwierdza moją wizję przyszłość. Jak wy myślicie? Łukaszenko i taki zaprzyjaźniony z nim Putin, oni nie chcieliby się tej Cichanouskiej pozbyć albo w ogóle nie dopuścić do kandydowania? Jakoś dziwnie było. Nie zauważyliście, że Łukaszenko nie dopuścił jej męża, ale pozwolił, żeby żona? Mało tego, jeszcze ona, jak pytana była przez dziennikarzy, miałem taką wizję o chyba dekomunizację, to pytała się, co to jest komunizm, bo ona nie wie. Miałem z siebie wariatkę robić. Posłuchajcie tej wizji. Wizja jasnowidza na temat Białorusi. Przepowiednia o Swietłana Cichanouska i Aleksander Łukaszenko. Moje wizje. 16 sierpnia. Ja tam wyraźnie mówię. Chodzi sobie, żyje dalej. Ma się dobrze ta pani. A przecież mogłaby się czymś zatruć, mogłaby coś się zdarzyć. Mogłaby coś się wydarzyć. No nie mogę powiedzieć. Prawda? A jednak została dopuszczona. Zacznijcie myśleć i zobaczcie, jacy ludzie są wokół. I tak mógłby zrobić z każdym Putin, Rosja, wprowadzając swoich ludzi po prostu. Czy to na Ukrainę i tak dalej. Jeszcze pan mówi o geopolityce, że Rosja nie musi atakować krajów tutaj Litwa, Polska, Łotwa, Estonia i tak dalej. No nie. Nie zgodzę się z panem, bo proszę pana, czy pan wie o tym, że do 2018 roku, no prawie do 19, Litwa nie miała ani jednego czołgu i wie pan o tym, że Litwa tak naprawdę nie ma czołgu, tylko Litwa ma tylko dwie haubice samobieżne, kupione od Niemców. Panzerhaubitze z 2000 roku. Panzerhaubitze 2000 rok, tylko dwie sztuki. Transporterów opancerzonych 85. Ale to nie są czołgi. Samochody ciężarowe, broń przeciwpancerną, co jeszcze? Ciężkie moździerze, lekkie. Ale czołgów nie ma. Nawet na Litwie był taki kawał, a ja znam dobrze Litwę. Bardzo dobrze. Taki kawał, że na Litwie nie ma ani jednego czołgu, już go nie pamiętam, że jest zero. I to jest prawda. W 2015 roku ja pamiętam, jak na Litwie były rozdawane w bibliotekach broszury i nawet znalazłem informację o tym, broszury o jak zachować się powinien obywatel litewski na wypadek okupacji. I to o tym mówił i TVN24, jest artykuł, dam link pod tym filmikiem i tak dalej, i tak dalej. Litewskie Ministerstwo Obrony stworzyło i wydrukowało ulotki mające przygotować obywateli kraju do wojny i okupacji. Ulotki zostaną w najbliższych dniach rozesłane do bibliotek i będą rozdawane w czasie imprez organizowanych przez wojsko i samo ministerstwo. Tak, były takie i wielu dostawało do skrzynek pocztowych i tak dalej. Jak się przygotować? A teraz powstały zielono-szare książeczki, które są rozdawane w tym roku. Tak pan myśli, panie Rafale? Pan jest mądrzejszy od byłej prezydent Dalii Grybauskajte, od mera Wilna czy od innych? Oni mają dostęp do większej liczby informacji, jak nam się wydaje. A przecież też Putin nie musiałby atakować. Powiem panu czemu, bo jeżeli się wchodzi do trolejbusu na Litwie, niech napiszą Litwini komentarz pod tym filmikiem, czy ja nie mam racji, a ja mieszkałem, wiem, że mam rację. Jak się wchodzi do trolejbusu, to słychać trzy mowy. Polską, staropolską z euscenicznym, litewską i po rosyjsku. A to są wszyscy Litwini. Tylko polskiego pochodzenia, Litwini i rosyjskiego. I też mógłby wprowadzić swoich ludzi Putin, mając na nich haki, zaszachować ich. A jednak oni się zbroją. Dlaczego? W 2000... W 2000, 2000,
19 roku, 6 chyba czerwca lub 9, rząd Litwy podjął decyzję, już nie pamiętam dokładnie, rząd Litwy podjął decyzję o modernizacji sił zbrojnych litewskich na lata 2019-2028. No. Po co się takie coś robi, jak przecież geopolitycznie można powiedzieć, no jest wszystko dobrze. No jednak nie jest dobrze. Nie powinno się pisać takich komentarzy, bo jeżeli ktoś przeczyta, a pan pisze bardzo mądrze, intelektualnie po prostu bardzo mądrze i logicznie. Tylko wie pan, polityka to też ludzie, to partykularne interesy. To rzeczy, które się wam nie śniły. Do jakich rzeczy może dochodzić? I wtedy jakby te wszystkie teoretyczne rzeczy muszą zejść na dalszy plan. Jak ktoś przeczyta taki komentarz, to powie tak, a po co się przygotowywać? Po co słuchać tego Nazara? Wojny nie będzie. A później ona zrobi coś takiego, ta wojna. I zapuka do twoich drzwi. I załomocą nocą. A ty rozłożysz ręce, uklękniesz i kulkę w łeb dostaniesz. Bo nie będziesz przygotowany. A chodzi o to, by być przygotowanym psychicznie. Bo skoro ja o tym mówię, to już będziecie przygotowani psychicznie, już będziecie wiedzieć, co robić. Już to nie będzie dla was zaskoczeniem, bo o tym słyszeliście. To jest bardzo mądre, co ja robię. Będziecie mieć plecaki łyczeczkowe. Mówię, nie zwracaj uwagi na to, co mówi mąż, żona, że się naśmiewa i tak dalej. Rób swoje i jeszcze jemu przygotuj. Będą wszyscy wdzięczni. W tym roku już otworzycie oczy i usta. Obejrzyjcie filmik, w którym mówię. Z 27 września 2020. Odpowiedź na podłość i straszenie policją, ale muszę dopisać jeszcze tytuł. Kolejna wizja sprawdzona, potwierdzona. Pan Jackowski mówi to, co ja. Bo szczytuję z tej samej linii czasowej. O tym, że będzie październik, listopad, grudzień, więc i że otworzymy oczy. I niektóre z was, osoby będą mogły powiedzieć, a nie mówiłam. I niektórzy będziecie sami zachęcani przez członków rodziny, by przygotowywać się na najcięższe momenty, które Polskę czekają. Trzeba patrzeć, pan mówi geopolityka, to niech pan geoglobalnie oczami patrzy, że taki komentarz, choć mądry, za który panu dziękuję, ma pan prawo go pisać i takie coś nie będzie nigdy skasowane, ale może sprawić, że ktoś się nie przygotuje. A czasem powiem panu tak, warto, nawet gdybym miał się mylić, choć wiem, że będzie inaczej, ale dobrze, nawet gdybym miał się mylić, gdyby te wszystkie wizje miałyby się okazać bzdurą i nieprawdą. Na przestrzeni na przykład roku, dwóch, a na przykład za 5 lat, za 3, 4 będą prawdą, to warto mieć już pojęcie, co trzeba mieć. Oswoić się z tematem i tak dalej, to zawsze jako ziarno zostanie w człowieku. I ci ludzie będą inni. Ci ludzie będą oparciem dla innych, bo będą wiedzieli, co trzeba mieć. Przypomną sobie. Robię to z wyższych intencji, pod wyższe ideały to wszystko. Bo kocham Polskę. I nie chcę, żeby ten kraj znowu cierpiał. My mamy rząd, jaki mamy. Zobaczcie, Litwini książeczki robią, przygotowują, mówią, nie boją się. A ten rząd wie o tym, co będzie. Mnie to boli, bo wiedzą o tym. Wiedzą, co czeka Polskę. Ilu z was mi pisze maile, komentarze, maile piszecie mi, żony piszą mi wojskowych. Ktoś, kto ma okna na jednostkę wojskową, pisze, że no takiego ruchu nigdy nie było, teraz jest ruch. Pisze do mnie wojskowy nie jeden. Gratulują, mówią, że mam rację i będzie jeszcze gorzej, jak piszę. Piszą do mnie żołnierze Polacy, którzy najęci są do armii Wielkiej Brytanii, opowiadają. I to nie piszą ludzie z przerażeniem, piszą też logicznie. I piszą właśnie, że się dzieje. Że mają wrażenie, że coś ruszyło, a ja zawsze mówiłem, czas przyspieszył. Kochani, z tym was zostawiam, tym chciałem się podzielić, po prostu do was powiedzieć. Pytają mnie też niektórzy,
A jak pan się przygotowuje? No przecież są filmiki. Pytają się niektórzy. A gdzie pan jest? A już piszę lokalizację. Pytają się mnie niektórzy. Czy pan się nie boi? Jak cholera się boję. Ja miałem wizję tego wszystkiego. Ja widziałem, jak ludzie będą cierpieć. Odczuwałem to. Ja się nocami wybudzałem. Niech powie moja żona. Ja się potrafiłem w nocy wybudzić. A nie zauważyliście, że filmiki daję nocą i w dzień i nocą? Po tym wszystkim nieraz człowiek może nie spać. Wy mówicie, niech pan zobaczy to miasto, to miasto. Ja was rozumiem. Tylko spójrzcie, ja jestem nie tylko jasnowidzem, jestem jasno słyszący, jasno czujący. Ja odczuwam, ja widzę oczami danej osoby, odczuwam ten lęk i cierpienie, to we mnie zostaje. Ja mam wypracowane mechanizmy i metody odcięcia, ale nikt mi pamięci nie wymaże. O wielu rzeczach nie mówię. Nigdy się nie dowiecie, bo sam je kasuję, jak nagrywam filmik, bo są przerażające niektóre wizje. Niektórzy myślą, że wojna to co? Przejadą czołgi, samolociki przelecą. Ludzie, zastanówcie się, o co wy pytacie? Czy ja przeżyję? Niektórym wam pisze, że przeżyjecie, bo przeżyją te osoby. Ale w jakim stanie wy będziecie? Będziecie obdrapani, w łachmanach, niedomyci, brudni. No o takich rzeczach mam wam mówić. Jak macie wyobrażenie, że tak jak jesteś teraz umalowana czy wypindrzona, to tak będziesz wyglądać? Lusterka nie będziesz widzieć. Głodna będziesz taka, że sama będziesz paznokcie obgryzać. Dziwicie się, jak ktoś pisze, jak pan mógł napisać, że nie będzie obozów koncentracyjnych, bo nie będzie z kogo? Bo nie będzie z kogo. Ile ja mam wejść na swoje filmiki? 5 tysięcy? 6 tysięcy? Ale jakbym dupę gołą pokazał, to by było 500 000. To o to chodzi w tych czasach. Łapki w górę. 6 tysięcy wejść, 300 łapek. To jak się ludzie mają dowiedzieć, jak to ma pójść dalej? Jak to ma pójść dalej? Jak wy sami nic w tym kierunku nie robicie? I dlatego się tylko garstka przygotuje, a reszta w celofanach, w czarnych torbach. I żołnierze rosyjscy stojący obok, palący papierosy, a łeb kobiety rudej z rudymi włosami wystający z czarnego celofanu, a oni, Polki, a oni się śmieją. Będą się śmiać i odpalać papierosa za papierosem. Uchachani, bo przed chwilą wóz odjechał z wszystkimi rzeczami z tego miasteczka do Rosji. To o takich mam wam mówić obrazach. Sami piszecie mi, niektórzy z was są jasnowidzami. Mają dar. Nieukierunkowany dobrze. Sami się go boją, ale piszecie do mnie, opowiadacie swoje przeżycia, które są prawdziwe. Swoje wizje. I powiem szczerze, że niektórym nie, większości nie odpisuję, ale czytam wszystkie. Wszystkie, uwierzcie mi. I nieraz mówię tak, Boże, to się potwierdza, co widziałem, ale nie mogę tego napisać. Bo wyszłoby, że straszę, że coś. Ale miejcie wyobrażenie, no wojna ta nie będzie zabawą. To będzie jedna z najgorszych wojen w historii świata. Porozmawiajcie ze swoimi babciami, prababciami, jak wyglądała II wojna światowa i pomnóżcie to razy 100. To taka będzie ta wojna. Razy 100. Łapanki? Nikt was nie będzie łapał, żadnych łapanek nie będzie. Będą drony, które będą robić tak, jak mówiłem. Tik, 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 będą wyłapywać pod czerwieni, gdzie się gdzie uciekniesz. Kupcie folię aluminiową. Co mają ludzie chodzić? Folię aluminiową, bo będzie ona odbijała? No po prostu, no nie będzie z kogo tych obozów robić. Przeżyją ci, którzy się dzięki temu kanałowi, uwierzcie mi, Łukasza Andryszczaka. Mówicie, że Łukaszowi odwaliło. Może i odwaliło. Ale jaką dobrą robotę robi. Łukasz Andryszczak. Po jednym czy dwóch filmikach
Nie można kogoś oceniać. Trzeba patrzeć na cały ogół człowieka. Na całą jego historię, na jego intencje, na jego dobroć. Wielki młody człowiek. Dużo chciałbym wam powiedzieć. Niektórzy piszą mi tak, a czy do pana, czy dlaczego wojskowi nie korzystają z pana wizji? Tak, a skąd ty możesz wiedzieć, kto mnie odwiedza? Kiedy ktoś do mnie przyjeżdża, to ja go przeszywam, ale muszę widzieć jego oczy. Dwóch ludzi, facetów i kobieta, zadawali dziwne pytania. Od razu wiedziałem, że to są ze służb, z wojska, mundurowi ludzie. A po cywilu byli. Od razu powiedziałem żonie, niby idąc do kuchni, że ma patrzeć, jak oni, co oni robią i tak dalej, żeby mi tutaj jakiegoś podsłuchu nie bo był jasnowidz, może był, może nie, który miał w meblu i w telefonie podsłuch i sam o tym dokładnie wie. Kiedy dawał ten telefon swój policjantowi, swojemu przyjacielowi, w cudzysłowie, wcale nie jest to wielki przyjaciel jego, to właśnie ten policjant po to miał dany ten telefon, że niby ma zobaczyć, bo on miał właśnie wyjąć podsłuch. A wszystko się to działo w tym momencie, kiedy umierał pan wicepremier Andrzej Leper, kiedy były te rządowe pisowskie niesnaski, samo rozwiązanie Sejmu wtedy i tak dalej. Dużo by można mówić. Wy myślicie, że życie jasnowidza takiego jak ja polega tylko na tym, że mam karteczki, karty i ludzi przyjmuję? Ja na sprzęt, który sprawdza, czy nie mam podsłuchu w domu, ile pieniędzy wydałem. Bo różni ludzie różne rzeczy mogą robić. Niech pan więcej powie, niech pan o tym mieście powie, ale te wizje są straszne. Po drugie, ilu z was ogląda filmiki moje i na podstawie jednego filmu wyciąga wnioski? Na przykład, ja nigdy nie powiedziałem, że Szydłowa stanie na czele, nawet nie użyłem jej nazwiska i imienia, na czele pisowskiego rządu. Tylko powiedziałem, że na czele PiSu. A później w kolejnym filmiku, chyba 2 czy 3 dni później, jakby powiedziałem, że kobieta właśnie z broszką i tak dalej, rzeczywiście ona tak wygląda i nosiła te broszki i te włosy takie jak chłopczyca. No i rzeczywiście ktoś mi napisał, że nosiła broszki, rzeczywiście ona miała broszki. To ta osoba, ta kobieta stanie na czele PiSu, ale już powiedziałem później, że frakcji PiSu, bo PiS się rozpadnie, od środka się rozsadzi ta Zjednoczona Prawica. A że ona się dobrze kojarzy, odczułem tak, że ona się dobrze kojarzy, będą chcieli ratować sytuację. PiS skończy jako WS, jest tonącym statkiem i wszyscy powinni uciekać z tego statku i czym prędzej się przygotowywać. I to wszystko się zadzieje w tym i przyszłym roku. Jest tonącym statkiem PiS. PiS już nie wejdzie nigdy do rządu, nie będzie rządził Polską i zniknie jako WS i Unia Wolności. Wtedy się posypie zdrowie Jarosława Kaczyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Nie mogę mówić za dużo. To zostawię na jakiś inny filmik. Niektórzy mówią, zgapia po Jackowskim. Już się wypowiadałem na ten temat, wiem, ale jak zgapia, no ludzie. To, że ja nagrywam od sierpnia 2020, to nie oznacza, że ja stawiam kartę od 2020 i robię wizję. Się dałem przekonać na ten głupi kanał na YouTubie, z którym się męczę. Bo nic z tego nie mam. Się po prostu dałem przekonać, że trzeba to zrobić, bo już czas przyspieszył nagli. Już nie mogę partykularnie patrzeć na to, czy mi się to podoba, czy nie. Ja nie umiem się tym posługiwać. Nagrywam z telefonu, no tak, kochani. Tu jest telefon, no to jest tu, tu. Tu jest telefon. I to mi zajmuje później przegranie 2-3 godziny, bo z telefonu ja nie mam dobrego internetu i tak dalej, i tak dalej.
Ilu z was chciało mi kamery kupić za darmo, przywieźć, że ona ma dostęp, tam skądś sprowadzi mi super nowoczesną. Ja się ledwo telefonu nauczyłem, a co dopiero ja się nauczę taką kamerę, ja ponaciskam i sąsiada, syna będę musiał na kolanach prosić, co wy myślicie, jak on przychodzi do za darmo, tu przychodzi mi to poprawiać. Trzeba się za każdym razem odwdzięczyć. Ale jestem mu za to wdzięczny, że ponaciskam. Ostatnio problemy były z tymi kluczykami na tym moim tym live streamie, czy to tam, jak się to nam nazywa, jak ten czat leci. Ela Lasota ma, pani Magda Sokoł, Lena ma i jeszcze pan dostał kluczyk, pan Lechia TV, czy coś takiego dostał. Cztery osoby. A pan Lechia przez cały ten czat nie miał tego kluczyka. Pani Ela Lasota dostała później. Od samego początku miała. Widzę, co YouTube wyprawia, jakie mam poblokowane filmy. Powinienem to nagrać, ile jest napisane roszczenie, a w tle kurczę ptaki z mojego ogrodu albo szczekający mój pies czy psy, ale roszczenie, że ja od jakiegoś rapera wziąłem coś. I słucham tej piosenki, z której coś wzięte, to ani ja rapu nie słucham, ani nie lubię. Okazuje się, że nie lubię takiej muzyki, ani tego nie ma na moim filmiku, ale roszczenie jest i to, że tam oni mogą zarabiać na tym filmie, ja nie mogę, zresztą u mnie nie ma ani reklam, nigdy nie było, ale oni mogą włożyć reklamy, żeby ten ktoś zarabiał. No to jest chore, takie się rzeczy dzieją. Ilu z was pisze, dzwonią do mnie ludzie, że nie mają powiadomień o moich filmikach? Przecież jest to specjalnie robione. Mówię o tym, bo leży mi to na wątrobie, a jestem szczery wobec was, mówię to, co widzę, nie owijam w bawełnę i chcę prosić o łapki w górę. Błagam o te łapki, żeby o tych filmikach była mowa. Żeby połapkować wszystko od początku do końca. Żeby była mowa, żeby ludzie o tym mówili, żeby możecie przekręcać moje imię, mogę być Bazar, Srazar i Debilazar. Ja jestem mało ważny w tym wszystkim. Po mnie można jak po burym psie jeździć. Intencje się liczą. Żeby się uratowali Polacy. Ktoś mi napisał, że pewnie rząd pana wykorzystuje, bo rząd dogadał się z panem, że pewnych rzeczy nie może powiedzieć, to pan o tym mówi. Może tak jest, może nie jest. Może tak jest, może nie jest. Jak chcesz w to wierzyć, wierz w to. Nie jest ważne w tym wszystkim. Ważne, byście się uratowali, przygotowali, byście wiedzieli, które miejsca będą bezpieczne, gdzie uciekać, co robić, które kraje, w jakim czasie. To jest wszystko istotne. Co mieć? Jak to będzie wyglądało? Napisała do mnie pani maila lub komentarz o takim równoramiennym, jakiś projekt równoramienny, trójkąt, że miała wizję jedna pani właśnie przy ognisku, jeśli dobrze pamiętam, mogę coś przekręcić, ale wiem, że ten trójkąt równoramienny, a jak będzie wyglądało uderzenie rosyjskie? No właśnie tak, właśnie jak ten trójkąt równoramienny. To będzie właśnie takie kliny. O, to będzie coś takiego przez Polskę. Kaliningrad, to macie tutaj. Tu mamy uderzenie Białoruś i uderzenie na zachód. Taki klin. Ja to nazwałem klinem. Ta pani ma dobrą wizję miała. Sobie to przemyślałem. Tak to właśnie u mnie wyglądało. To będzie uderzenie na wała. Polska będzie tak ma być zniszczona, żeby to było ostrzeżeniem dla Zachodu, żeby NATO nie chciało ruszyć. Bo wielu się pyta, co NATO? Spierdzielać będą pierwsi. Tolek Matolek ze Stanów Zjednoczonych, to on nie będzie chciał walczyć za miasto Białystok, ze Zakopane, bo on nie umie tego nawet wymówić. Jego żonka będzie dzwonić, jego mamusia i będą mówić, ty, Tolek Matolek, uciekaj. Co ty będziesz za Polskę walczył? My nawet nie wiemy, gdzie ona jest. Hello, hello. Otwórzcie oczy, zacznijcie myśleć.
Nie wolno myśleć o wojnie racjonalnie, bo wojna to brak racjonalizmu. Z tym was zostawiam. Wylałem z siebie to, co myślę.